spotkanie naszych towarzystw, ażeby właśnie się zaktywizować i uzupełnić naszą wiedzę, naszą o tym, jakie zawody mogli bezpiecznie mogą wykonywać pacjenci, co jest dla nich przeciwwskazane, a my ze swojej strony również na temat właśnie tu wszyscy porozmawiamy i przedstawimy swój punkt widzenia. Także myślę, że również to dzisiejsze spotkanie ma swoje tutaj korzystne znaczenie. I tak już na zakończenie zupełnie, dziękując Państwu za uwagę, chciałabym złożyć w imieniu naszego środowiska, w imieniu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i swoim własnym Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt, żeby były one dla Państwa pełne miłości, ciepła, żeby były rodzinne, żebyście Państwo je spędzili w pełnym zdrowiu i w bardzo miłej, świątecznej atmosferze. Bardzo dziękuję.